Witam, jestem Mike, a to jest kolejny odcinek na moim kanale, którym rozpoczynamy nową serię, w której to będę wam prezentował moje i może też wasze pomysły na rzeczy, które w niedalekiej przyszłości powinny pojawić się w Minecraft. Więc jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodoba, koniecznie zostawcie tutaj dużą łapę w górę, zostawcie subskrypcję i koniecznie też napiszcie rozwinięty komentarz z rzeczą, którą chcielibyście, żeby została dodana w Minecraft 1.17 lub 1.18. W przygotowaniu dzisiejszego odcinka pomógł mi Jakub, czy jak to woli Imp, i bardzo serdecznie mu za to dziękuję. A teraz bez zbędnego gadania, zapraszam was do oglądania. Wyroby z ametystu. W związku z tym, że ametyst jest minerałem, z jego samego nie moglibyśmy stworzyć żadnych wyrobów, oprócz wersji polerowanej, z której to moglibyśmy stworzyć schodki, półbloki i murki, a także filary oraz cegiełki. I wiem, że jest to dość popularny pomysł, ale uważam, że takie coś mogłoby zagościć w grze i z pewnością przydałoby się to wielu budowniczym. Kryształy. Występowałyby w 5 kolorach. Żółtym, zielonym, niebieskim, czerwonym i pomarańczowym. W postaci bloków, a także w postaci samych kryształów. Skupiska kryształowych bloków mogłyby się generować w nowych jaskiniach, przez co te byłyby lepiej oświetlone. Dlatego, że te bloki wydzielałyby światło na aż 15 poziomie i byłyby delikatnie przezroczyste. Ale żeby nowe świecące porosty nie stały się bezużyteczne, to mogłyby one oświetlać mniejsze jaskinie. Również Mojang, dodając kryształy, mogłoby się pokusić o dodanie nowego podziemnego biomu, który by był rzadziej spotykany, a byłoby w nim ogrom kryształów. Taki biom mógłby się nazywać kryształową grotą. Same kryształy, jak i bloki, po zniszczeniu nieenchantowanym na Silk Touch Kilofem upuszczałoby 4 fragmenty kryształów. W zależności od tego, jaki kolor kryształów zniszczymy, taki kolor odłamków dostaniemy. I z nich moglibyśmy skraftować kryształy, ale nowe pochodnie i w kolejności nowe lampy. I tak wiem, nie ma szans na kolorowe światło, ale takie coś wyglądałoby genialnie. Nowe lodowe jaskinie, sople i lodowe kryształy. Jak oglądaliście jeden z moich poprzednich filmów, to wiecie, że pod nowymi górami na Bedrocku występują nowe jaskinie, które może są błędem, a może rzeczą, która została celowo dodana. Jednak jakby takie jaskinie zostały oficjalnie dodane do gry, chciałbym, żeby wyglądały na przykład w następujący sposób. Mogłyby się pojawiać w nich sople, które miałyby takie same zastosowanie jak nacieki, ale nie skapywałaby z nich woda ani lawa. Gdy w pobliżu nich znalazłaby się lawa lub jakikolwiek ogień, takie sople by się po prostu topiły. Sople rosłyby, gdy znajdowałyby się na biomie, na którym pada śnieg i jest po prostu zimno. Ich rośnięcie zajmowałoby zdecydowanie mniej czasu niż rośnięcie nacieków, gdyż jeden poziom wzrostu takiego sopla zajmowałby dosłownie kilka minut. Poza tym, że generowałyby się one w jaskiniach, mogłyby też generować się w wioskach, co również wyglądałoby fenomenalnie. Kolejnym moim pomysłem są nowe lodowe kryształy, które generowałyby się tylko w nowych lodowych jaskiniach, a po ich zniszczeniu nieenchantowanym na Silk Touch Kilofem otrzymywalibyśmy kilka odłamków tego kryształu, z których moglibyśmy wytworzyć blok utwardzonego lodu. Azaliowe drewno. Ja wiem, jest to rzecz, której większość oczekuje i wielu youtuberów już w swoich odcinkach ten pomysł przedstawiało. Ale chciałbym się z wami podzielić moim pomysłem, jak takie azaliowe drewno mogłoby wyglądać. Moim pomysłem jest, żeby takie azaliowe pnie były delikatnie zmienione, a wyroby z azali, jak i warianty okorowane, były koloru różowego. Z tego drewna, w związku z tym, że występuje ono w normalnym świecie, moglibyśmy wytworzyć również różowe łódki. Makarony i zasłony naciekowe. Ostatnio chyba jeden z deweloperów, ale nie jestem pewien, na Twitterze zamieścił screen takiego oto bloku. A ja na lekcji geografii dowiedziałem się, że taka forma nacieku występuje normalnie w jaskiniach. Więc myślę, że takie coś idealnie pasowałoby do nowych naciekowych jaskiń. Z takiego bloku makaronowych nacieków, po zniszczeniu nieenchantowanym na Silk Touch Kilofem, otrzymywalibyśmy kilka spiczastych nacieków. A gdybyśmy ten blok zniszczyli fortunką, byłaby szansa na otrzymanie większej ilości takich nacieków. Drugim moim pomysłem są zasłony naciekowe, które też występują normalnie w jaskiniach. A w Minecraft mogłyby wyglądać w następujący sposób i spełniać w 100% rolę dekoracyjną. Po jej zniszczeniu nieenchantowanym na Silk Touch Kilofem nie otrzymywalibyśmy nic. Myślę, że dzisiejszy odcinek przypadł wam do gustu, a propozycje w nim przedstawione wam się spodobały. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie tutaj dużo łapek w górę, subskrypcję. Ja byłem Mike, trzymajcie się i pa pa! Thank you.